Zygmunt III Waza, urodzony w Szwecji, królem Polski został trochę wbrew swojej woli. Jako władcę jedni go krytykują, inni podziwiają. Mieszkał najpierw na zamku w Krakowie, potem przeniósł się do Warszawy. Stała się ona za jego czasów stolicą królestwa. Urządził ją po swojemu. Miasto zostało niemal całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej. Warszawski zamek Niemcy zrównali z ziemią. Odrodził się z popiołów 30 lat po wojnie. Jest wymownym symbolem dramatycznych losów Polski. Pałace Europy. Z Krakowa do Warszawy. Realizacja. W roku 1586 bezpotomnie umiera król Polski Stefan Batory. Wdowa Anna Jagiellonka następcy tronu upatruje w siostrzeńcu. Zygmunt jest synem Katarzyny Jagiellonki i króla Szwecji Jana III Wazy. Ma 21 lat. Mieszka w zamku Gripsholm. Dzięki matce zna język polski. Po drugiej stronie Bałtyku szlachta gromadzi się, by dokonać elekcji monarchy. Mimo towarzyszącego wyborom konfliktu, w roku 1587 Zygmunt zostaje obwołany królem Polski. Opuszcza ojczyznę i płynie do Gdańska, a następnie udaje się do stołecznego Krakowa. Zamieszka na Wawelu, który od XI wieku jest główną siedzibą polskich władców. Opowie o tym historyk Monika Wąs. Grudnia 1587 roku przekracza Wisłę i od strony Kazimierza podchodzi do Krakowa. Tam witany po polsku, również po polsku odpowiada. Pod koniec XVI wieku Kraków otaczają średniowieczne mury obronne. Od północy prowadzi do miasta brama floriańska. Przez nią wkracza orszak z nowo wybranym królem. To tędy od północy wjeżdżali do miasta zaproszeni goście. Tędy przechodziły królewskie orszaki koronowanych głów i tędy również podążały orszaki pogrzebowe. Stolica przeżywa w XVI wieku rozkwit. Bogactwo zawdzięcza pobliskim kopalniom soli. Jest ośrodkiem władzy, polityki, nauki i kultury, co podkreślają nowe pałace, kościoły i budynki użyteczności publicznej. Zygmunt III, wjeżdżając do Krakowa, widzi Kraków renesansowy, Kraków przebudowany za czasów głównie Zygmunta Starego, którego drugą żoną była Bona Sforza z Mediolanu. Za Boną przyjechało do Krakowa kilkoro artystów włoskich, dlatego też te budowle, które wówczas powstają w wieku XVI, są budowlami w stylu włoskiego renesansu. Jego przykładem są Sukiennice, najsłynniejsza hala targowa w Polsce. Po pożarze w połowie XVI wieku odbudowali ją architekci włoskiej królowej. Rynek należy do największych w Europie. Przy jego wschodniej pierzei wznosi się gotycka bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po ratuszu została tylko gotycka wieża.
elewacje kamienic przypominają architekturę Italii. Najstarszy w Polsce uniwersytet, Akademia Krakowska, powstał w XIV wieku. Studiował tu Mikołaj Kopernik, autor heliocentrycznej teorii budowy świata, którą opisał w dziele O obrotach sfer niebieskich. Jadąc na Wawel, Zygmunt słyszał zapewne ten hejnał. Upamiętnia najazd Tatarów w średniowieczu. Urwany dźwięk przypomina, że trębacz, który ostrzegł mieszkańców Krakowa, zginął przeszyty strzałą, ale stolica się obroniła. Ulica Grodzka prowadzi z rynku wprost do podnóża zamku. Dziedziniec Wawelu, jeden z najpiękniejszych w Europie, stał się wzorem dla wszystkich polskich pałaców renesansowych. Jest to typowy zamek renesansowy, wzorowany na pałacach północnych Włoch. Oczywiście są pewne różnice. Pierwsza, jaka rzuca się w oczy, to dach. Dach spadzisty. Pałace włoskie, renesansowe, mają dachy płaskie. W Polsce z przyczyn ciężkich zim i śniegu taki płaski dach nie był możliwy. Na zamku wawelskim to właśnie drugie piętro przeznaczone zostało na reprezentacyjne pokoje. To, co jest typowe dla zamku wawelskiego, podwójne kolumny drugiego piętra. Na pierwszym piętrze znajduje się sala poselska. Jej kasetonowy strop zdobiły 194 drewniane głowy. Wyrzeźbił je Sebastian Tauerbach 50 lat przed elekcją Zygmunta. Do dziś zachowało się ich 30. Przedstawiają krakowskich mieszczan. Jedna z głów ma zabandażowaną twarz. W tej sali odbywały się audiencje królewskie, ale odbywały się także królewskie sądy. Jak mówi tradycja, w czasie takiego jednego z posiedzeń sądowych pewna kobieta została niewinnie oskarżona o kradzież i król już miał wydać wyrok skazujący, kiedy nagle jedna z głów wawelskich przemówiła: królu Augustie, sądź sprawiedliwie. Król swoją decyzję zmienił, ale kazał zakneblować głowę, żeby więcej nie interweniowała w decyzje królewskie. Obok znajdują się prywatne apartamenty króla. Zygmunt III Waza żonaty był dwukrotnie. Jego pierwszą żoną była Anna z Habsburgów. Z tego związku z kilkorga dzieci pozostał Władysław IV, przyszły król Polski. Druga żona Zygmunta III to siostra żony pierwszej, Konstanca. I z kolei z tego związku narodził się kolejny król Polski, Jan Kazimierz. Król Zygmunt III Waza, mimo że pochodził z protestanckiej Szwecji, był gorliwym katolikiem i prawdziwym obrońcą, propagatorem wiary katolickiej. Wychowywany zresztą był przez jezuitę, który miał bardzo duży wpływ na jego przyszły charakter. W obrębie zamkowych murów znajduje się katedra, miejsce koronacji polskich królów. Istnieje od roku 1000. Kolejni władcy ją rozbudowują, dodają sklepienia, krypty i kaplice.
Zygmunt III ufundował barokowe mauzoleum Wazów. Gospodarzem wawelskiej katedry jest ksiądz prałat Janusz Bielański. Wspaniała, wspaniała kaplica, chluba. Chluba tej katedry jest właśnie kaplica wazowska. Jesteśmy bardzo wdzięczni ojcom Wazów, którzy tu byli na Wawelu, że taką kaplicę ufundowali, zostawili, wyposażyli. Byli też przez nich księża opłacani, którzy tu odprawiali msze, którzy tu odmawiali brewiarze. Mieli taką pensję, dworzanie widzieli, cała Polska wiedziała, król się modli, król przychodzi do kaplicy, król ją funduje. To bardzo było budujące, no i efekty są, jak tu widać, przepiękna kaplica. Dla świątyni apostołów Piotra i Pawła Zygmunt III wybrał styl barokowy. Sprowadzeni z Włoch architekci, m.in. Giovanni Trevano, wzorowali się na rzymskim kościele Il Gesù. Jego ojciec był człowiekiem bardzo osłym i despotycznym, natomiast matka Katarzyna z domu Jagiellonów, katoliczka, osoba bardzo serdeczna i otwarta, wpoiła mu katolicyzm rozumiany jako właśnie potrzeba serca i otwartość na innych ludzi i wielkoduszność. Kościół świętych Piotra i Pawła świadczy o religijnych poglądach króla. Jest jedną z pierwszych barokowych świątyń w Polsce. Wprawdzie idee reformacji jeszcze nad Wisłę nie dotarły, ale Zygmunt woli się na nie przygotować. Barok i kontrreformacja próbowała na nowo przyciągnąć wiernych do kościoła, nie poprzez oddziaływanie racjonalne, ale właśnie poprzez sztukę i ta estetyka miała oddziaływać na etykę społeczeństwa. Na ówczesnych dworach europejskich wychowanie książąt powierzano niańkom. Inaczej było w wypadku Zygmunta. Następcą tronu zajmowali się rodzice, a zwłaszcza matka, głęboko wierząca katoliczka. Konserwatywny król sprzeciwia się wszelkim nowościom, w czym wspierają go potężni jezuici. Akademia Krakowska traci na znaczeniu. Na dziedzińcu uniwersytetu znajduje się zegar z ruchomymi figurkami osób zasłużonych dla Polski. Nie ma wśród nich Zygmunta III. Nie zostawił tu dobrych wspomnień. Czterysta lat później profesor Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum Collegium Maius, wciąż wiele ma mu za złe. Ale z chwilą wstąpienia króla Zygmunta III Wazy na tron zaczęła się kontrreformacja. I ta kontrreformacja coraz bardziej przybiera na sile. Zygmunt III nie ukrywał nigdy tego, że jest po pierwsze przeciwnikiem reformacji, po drugie nie ukrywa tego, że jest wielkim przyjacielem, zwolennikiem jezuitów i jezuitom chciał oddać przede wszystkim rząd w zakresie kształcenia młodzieży. To samo z uniwersytetem, z Akademią Krakowską. Zygmunt III bardzo popierał powołanie uniwersytetu jezuickiego tutaj, a także ewentualne przejęcie tego uniwersytetu przez jezuitów. Ja mam złą opinię o Zygmuncie III. Jego pozytywną na pewno zaletą było to, że był świetnym rzemieślnikiem, mianowicie pysznym złotnikiem. Ale nie jest to chyba dostateczna i wyłączna kwalifikacja na to, żeby być królem. Był to człowiek podejrzliwy, był to człowiek zawistny, był to człowiek pozbawiony ducha tolerancji, konsekwentnie stosujący praktykę tylko i wyłącznie forowania kontrreformacji, zły był do góry.
Za panowania Zygmunta definitywnie zakończyła się w Polsce epoka intelektualnego rozkwitu przypadająca na renesans. Racjonalizm nauk ścisłych napotyka na opór religijnych przekonań króla. Władcę interesują za to wywodzące się ze średniowiecza okultyzm i wiedza tajemna. Jego fascynacje doprowadzą do zmiany kształtu wawelskiego zamku. Pewnego dnia nadworny alchemik Michał Sędziwój nie zachował należytej ostrożności podczas eksperymentów. Jak głosi tradycja, alchemik na oczach króla dokonał owej transmutacji, czyli przemienienia grudki ołowiu czy też innego metalu w złoto. Tradycja również mówi, że te eksperymenty alchemiczne Zygmunta oraz alchemika przyczyniły się do tragedii. W trakcie jednego z takich eksperymentów zajęła się ta sala i doszło do zniszczenia jednego ze skrzydeł zamku. Po pożarze w 1595 roku król zlecił artystom włoskim przebudowę skrzydła pałacowego. Te portale, które można tutaj widzieć, są właśnie dziełem Trevano. Zupełnie inne już od portali renesansowych, wykonane w marmurze. Zazwyczaj stosowano wtedy w Krakowie czarny marmur pochodzący z dębnika koło Czernej. Na portalu widoczny jest herb wazy, a więc snopek. Ściany natomiast obito kurdybanem. Było to obicie ze skór, technika pochodząca z Kordoby, z miasta hiszpańskiego, wynaleziona przez Arabów. Te dwie niewielkie komnaty mieszczą się w gotyckiej wieży zwanej Kurzą Stopką. Król chętnie w nich przebywał. Należą do nielicznych wnętrz na Wawelu, które zawdzięczają swój wystrój Zygmuntowi III. W roku 1593 umiera w Sztokholmie jego ojciec. Zygmunt obejmie po nim tron Szwecji i połączy pod swoim berłem dwa królestwa. Polski parlament mocą tego oto dokumentu udziela mu pozwolenia na wyjazd z kraju. W roku 1594 wraz z żoną Anną przyjmuje z rąk protestanckiego biskupa w Uppsali koronę Szwecji. Rok później przedstawiciele wielkich rodów szlacheckich przynaglają go do powrotu. Zbyt długo pozostaje poza granicami podległych sobie Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ze względu na odległości dzielące Sztokholm, Wilno i Kraków postanawia przenieść swoją siedzibę do Warszawy. Mieszkańcy Krakowa nigdy mu nie wybaczą decyzji, którą dziś jeszcze uważają za akt zdrady. Jest rok 1596. W Warszawie, prowincjonalnym wówczas miasteczku, Zygmunt wprowadza się do dawnego pałacu książąt mazowieckich. Rozpoczyna prace budowlane. Chce po swojemu ukształtować miasto pełniące odtąd funkcję stolicy. Marek Wredę z działu badań historycznych Zamku Królewskiego prowadzi nas do izby poselskiej. Warszawa była od roku 1569 stałą siedzibą Sejmów Walnych Rzeczpospolitej.
obradowały w tym samym pałacu, gdzie miał teraz urzędować także król. Dawna izba poselska. Król Zygmunt III specjalnie z Krakowa przyjeżdżał do Warszawy, żeby tutaj odbyć Sejm. I było to jednym z powodów przeniesienia stałej rezydencji Zygmunta III z Krakowa do Warszawy. Cały okres wazowski, co dwa lata tutaj zbierało się około 170 posłów koronnych i litewskich i pod przewodnictwem obieranego marszałka obradowali nad najważniejszymi kwestiami politycznymi, wewnętrznymi i zagranicznymi Rzeczpospolitej. Sklepienie Izby Poselskiej zdobią herby ziem i województw Rzeczpospolitej Obojga Narodów, złożonej z Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mapa w sali senatorskiej przedstawia terytorium Rzeczpospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Rozciągało się od Morza Bałtyckiego po krańce Ukrainy. Są to najtrwalsze granice Rzeczpospolitej. W momencie, kiedy związek obu tych państw uległ zacieśnieniu, stało się oczywiste, że centrum polityczne musi się przesunąć. Musi się przesunąć na północ, w miejsce dogodniejsze do prowadzenia polityki północno-wschodniej polityki, powiedzmy na odcinku moskiewsko-rosyjskim, także polityki bałtyckiej, szwedzkiej Zygmunta III. Pomimo odrodzenia się tego państwa w innym kształcie, ta logika terytorialno-przestrzenna utrwaliła się na tyle, że nie było wątpliwości już w czasach nowoczesnych, gdzie ma być stolica odrodzonej Polski. Władca sięga wzrokiem poza granice swojego królestwa. Uważa się za wielkiego monarchę europejskiego. Wnętrze, które nazywamy piwnicą renesansową, powstało na początku lat 60. XVI wieku. Natomiast jeszcze większe zainteresowanie kobiercami perskimi pojawiło się już na dworze Zygmunta III. Znana jest historykom sprawa wysłania kupca ormiańskiego, mieszczanina Lwowa, w 1601 roku z ekspedycją dyplomatyczno-handlową do Persji. Zygmunt III znacznie powiększa zamek. Dzięki włoskim artystom przekształca skromny budynek w królewską rezydencję. Od tego czasu nie zmieniła się liczba i wielkość komnat, choć za sprawą kolejnych władców w XVIII i XIX wieku wnętrza otrzymały nowy wystrój. O tym, jak wyglądały zapanowania Wazów, daje pojęcie pokój marmurowy. Zachował niemal niezmieniony wygląd, nadany przez Władysława IV, a inspirowany kaplicą Medyceuszów we Florencji. W Polsce tronu nie obaliła rewolucja. Nikogo nie dziwi więc ukłon, który uczniowie oddają przed portretem ostatniego króla. Monarchia podzieliła w XVIII wieku tragiczny los niepodległego państwa.
Prywatne apartamenty Zygmunta III znajdowały się na parterze. Jadał tam obiady w gronie najbliższych, a dzięki księgom rachunkowym można sprawdzić, co pojawiało się na królewskim stole. Podawano głównie ryby, drób, zupy i owoce. Niemal nieobecne są mięsa czerwone i alkohol. Monarcha wiódł życie bardzo ascetyczne. Zygmunt III był typem bardzo głęboko wierzącego katolika. W związku z tym przestrzegał bardzo pilnie wszystkich postów. Wiemy, że pościł dwa razy w tygodniu, w środę i piątki. Także te same obyczaje zachowywał cały dwór. Bardzo dużo jedzono ryb. Króla Zygmunta pochłaniały jednak nie tylko posty i modlitwy. Bardzo interesowała go architektura. Pilnie oglądał projekty i śledził pracę przy przebudowie Warszawy. Chętnie także malował, przede wszystkim kopie współczesnych mu mistrzów. Zachęca rody arystokratyczne, by wznosiły swoje pałace w Warszawie. Powstają one przy dawnym trakcie królewskim, prowadzącym z Zamku Królewskiego na południe do letniej rezydencji ujazdowskiej. Profesor Henryk Wissner, znawca historii Polski zapanowania Wazów, jest najlepszym adwokatem Zygmunta III. Powstaje parę budowli samego króla. To przede wszystkim, jak mówiliśmy, zamek, potem obecny Pałac Kazimierzowski, w którym mieści się rektorat Uniwersytetu Warszawskiego, tak zwana Villa Regia, no i Ujazdu. To właśnie w Zamku Ujazdowskim Zygmunt III zamieszkał po przyjeździe do Warszawy, a potem urządził w nim letnią rezydencję. Dziś mieści się w nim Muzeum Sztuki Współczesnej, którego kuratorem jest Małgorzata Matuszewska. Witam serdecznie w naszych skromnych progach i zapraszam do zamku. Proszę uprzejmie, proszę bardzo. Na ścianach wiszą portrety następców Zygmunta III. A to Zygmunt III, nasz bohater. To jest nasz bohater naszej opowieści, czyli właściwie no, postać, której warszawiacy mogą dużo zawdzięczać. Z całą pewnością. I chyba zawdzięczają, chociaż muszę powiedzieć... niedoceniany, nielubiany przez historyków. Przynajmniej do niedawna. Tak? Przez krakowian zwłaszcza. Właśnie tam, to chciałam powiedzieć. To chciałam powiedzieć. Ale wprost tego nikt mi, kiedy odwiedzam instytucje krakowskie, nie powiedział. Ale sądzę, że no, coś na rzeczy jest, zapewne. No, ale fakty historyczne są bezdyskusyjne, prawda? Dlaczego pan profesor sądzi, że jest postacią do tej nielubianą przez historyków? Do tej pory jest nielubianą? Właściwie cała polska historiografia jest przepełniona żółcią. Znaczy historycy przedstawiają go w jak najczarniejszych barwach. Przy czym rzeczą zdumiewającą dla mnie jest, bo ja należę do tych, którzy doceniają zasługi Zygmunta III Wazy, że właściwie nie wiadomo, dlaczego jest tak nielubiany. Z pewnością u źródła tych resentymentów leży przeniesienie siedziby królewskiej. Historycy krakowscy nie lubią monarchy dezertera i całościowo krytykują jego dorobek. Henryk Wissner stara się oddać mu sprawiedliwość. Nie mógł być mierną osobą, skoro rządził tak długo i z takim skutkiem. Dla mnie jest to jeden z najwybitniejszych władców Rzeczypospolitej. Władca, pod którego rządami dokonała się integracja społeczeństwa szlacheckiego, które przecież
niespełna 20 lat przed wstąpieniem przez niego na tron było dwoma narodami, polskim i litewskim. Władcą, który rozszerzył granice na wschód tak bardzo, jak nikt przed nim i nikt po nim. I co jest ważne, osłonił w ten sposób ziemię etnicznie polskie, także po części litewskie, od ataku moskiewskiego. A jednak to do Krakowa należało ostatnie słowo. Gdy król Zygmunt zmarł w roku 1632, nie spoczął w Warszawie. Pochowano go obok poprzedników w krypcie katedry wawelskiej. W mieście, które opuścił przed 30 laty i które nigdy nie odzyskało statusu stolicy państwa. Oczywiście, że tak, wybaczył Zygmuntowi III, no i to właśnie ten Zygmunt III tutaj jest. W pięknym sarkofagu. Jest na pewno zadowolony i na pewno nie chciałby, żeby go przynieśli do katedry warszawskiej. Bo w Królewskiej czuje się całkiem dobrze, a jeszcze w towarzystwie swojej rodziny, swoich bliskich. Stolica jest w Warszawie i to jako centrum Polski jest wygodniejsze miejsce niż Kraków, ale Kraków swoją godność, swoją rangę posiada. Królowie, chociaż przeszli na zamek warszawski, jednak życzyli sobie, żeby spoczywać w katedrze na Wzgórzu Wawelskim, właśnie w tych grobach królewskich. I tak jest. Niewiele brakowało, by spuścizna po Zygmuncie III zniknęła z powierzchni ziemi. Miasto, które latami przekształcał w centrum potężnego mocarstwa, w XX wieku stało się stolicą kraju wydanego na pastwę sąsiadów. Pierwszego września 1939 roku Niemcy uderzyły na Polskę. Na Warszawę spadają bomby. Zamek staje w płomieniach. Okupant splądruje go i wysadzi w powietrze. Zostaną tylko gruzy. Ponad 30 lat po wojnie dawną rezydencję królów Polski całkowicie i jak najwierniej zrekonstruowano. Było to możliwe dzięki odwadze i poświęceniu wielu ludzi. Przede wszystkim kustosza zbiorów zamkowych Kazimierza Brokla. Opowiada o tym historyk Piotr Majewski. Jest to autentyczny, zachowany fragment Zamku Królewskiego, który upamiętnia bohaterską, nie waham się powiedzieć, postawę kustosza przedwojennych zbiorów zamkowych, Kazimierza Brokla, który 17 września 1939 roku uczestniczył w akcji ratowania wyposażenia Zamku Królewskiego w czasie ostrzału artyleryjskiego i swoją postawę, swój czyn płacił śmiercią. Działo się to zwykle tak, że w czasie tego krytycznego dnia, 17 września, polscy historycy sztuki wchodzili, wbiegali do najbardziej zagrożonych sal, którym na przykład groził już pożar, i wynosili, co się dało, to znaczy zdejmowali ze ścian obrazy, wynosili świeczniki, wynosili rzeźby, ale nie tylko to, także wycinali ze ścian fragmenty ściennych dekoracji po to, aby w przyszłości wykorzystać to jako materiał konserwatorski, jako wzór do remontu, bo o odbudowie, o generalnej odbudowie nikt jeszcze wówczas nie myślał. Z pomocą członków ruchu oporu ocalone elementy dekoracji i wyposażenia zostały ukryte. Z piwnic i strychów wydobyto je dopiero na początku lat 70. Znajdujemy się w Zamku Królewskim w Warszawie. W tej sali zachował się jeden z nielicznych autentycznych fragmentów przedwojennego autentycznego zamku, mianowicie ten fragment muru. Jest on dodatkowo
bardzo interesujący dlatego, iż nosi ślady działalności niszczącej, destrukcyjnej działalności władz okupacyjnych. Mianowicie są to te zachowane otwory wykonane przez niemieckich saperów na przełomie 1939 i 1940 roku. W murach zamkowych niemieccy saperzy wywiercili kilka tysięcy otworów, takich właśnie jak te, po to, aby przygotować zamek do stopniowego wysadzania. Niemcy nie zrealizowali jednak tego planu na początku wojny ze względu na ryzyko uszkodzenia ważnej arterii komunikacyjnej u podnóża zamkowej skarpy. Dzięki odroczeniu wyroku muzealnicy mogli potajemnie wynosić dalsze elementy wyposażenia. Dopiero w roku 1944, podczas Powstania Warszawskiego, budowla została wysadzona w powietrze. Wszelki ślad po przeszłości państwa polskiego miał zniknąć. I wreszcie stan zamku po II wojnie światowej. Obraz, krajobraz, który nie wymaga w zasadzie, komentarza. To, co zostało z zamku, taki widok zamku i Starego Miasta zastawali mieszkańcy Warszawy, którzy przyjeżdżali tutaj, przybywali tutaj w styczniu 1945 roku po uwolnieniu Warszawy od Niemców. Odbudowa całkowicie sfinansowana ze składek społecznych trwała do końca lat 80. Zrekonstruowany budynek nie odtwarza w pełni stanu sprzed wojny. Każda elewacja dziedzińca jest inna, ponieważ każda odpowiada innej epoce z historii gmachu. Powstała niezwykła synteza dziejów samego zamku, a zarazem dziejów państwa. Dzisiejszy zamek jako niewątpliwe dzieło konserwatorskie, które stanowi swego rodzaju natchnienie czy motywację do prac wielu środowisk konserwatorskich na świecie. Ale jest też swego rodzaju paradoksem, że dla wielu przedstawicieli młodego pokolenia, dla najmłodszych ludzi, zamek jest budowlą, która istniała zawsze. To znaczy moment jego zniszczenia, fakt jego zniszczenia powoli jest usuwany czy wypierany ze świadomości najmłodszych Polaków. I to może jest największe dzieło polskich konserwatorów. Tu jest przykład w myśli przy rekonstrukcji bramy zegarowej. Brama zegarowa składa się z elementów starych i nowych. Proszę, to jest jeden ze starych kamieni. W tej chwili one niestety są już troszeczkę właśnie mało zróżnicowane, ale na pewno autentyczny stary kamień, który pochodzi z zamku przedwojennego, a przypuszczalnie i w ogóle z historycznego, może nawet z bramy jeszcze z czasów Zygmunta III Wazy. Częściowo jest uszkodzony, ale celowo został tak zachowany, bez reperacji, żeby to był świadek, że na pewno ten fragment zamku jest autentyczny. Architekt Irena Oborska tuż po studiach na Politechnice Warszawskiej trafiła do zespołu, który przez ponad 30 lat będzie pracował nad rekonstrukcją zamku. Ówczesne władze, zapatrzone w Pałac Kultury i Nauki, próbują forsować styl socrealistyczny. Na zachowanych szkicach masywna bryła nie przypomina dawnego zamku. Szczęśliwie zwyciężyła koncepcja szanująca formę i treść zburzonego zabytku. Muszę powiedzieć, że w tym roku mija 50 lat mojej, powiedzmy, przygody z Zamkiem Królewskim.
No muszę powiedzieć, że w ogóle była to chyba najbardziej fascynująca praca, jaką można było w tamtym okresie mieć, jeśli oczywiście ktoś się interesował obiektami zabytkowymi. I założeniem naszym było, że należy zamek odtworzyć dokładnie według formy historycznej. I pierwszy okres pracy pracowni polegał głównie na zinwentaryzowaniu wszystkich ocalałych fragmentów Zamku Królewskiego. Wydawałoby się, że tego było niewiele, bo zamek legł, ruina była. Gruzy leżały na podzamczu, częściowo już uporządkowano teren zamku, ale na podzamczu, u stóp zamku od strony Wisły leżało parę tysięcy elementów kamiennych. To były opaski okienne, gzymsy, fragmenty bram, obdasznice okienne. To było kilka tysięcy kamieni. Wnętrza nie udają stylu epoki. Specjaliści mieli dość czasu, by zinwentaryzować i w maksymalnym stopniu wykorzystać wszystko, co ocalało. Elementy oryginalne poddano konserwacji i na ich podstawie odtworzono części brakujące. W 1939 roku całe elementy były wycinane ze ścian i przechowały się aż do czasu, gdy mogły wrócić na swoje miejsce. Widoczne są te ciemniejsze elementy, to są elementy autentyczne, no, które potem były scalane i te fragmenty brakujące uzupełniane przez konserwatorów malarstwa. Wszystkie portrety tej sali są autentyczne. Ciekawa jest historia podłogi. To jest podłoga wykonana z kilkunastu gatunków drewna liściastego. Wnętrze, które pozornie robi wrażenie regularnego ośmioboku, jest wcale nieregularne. I mieliśmy duży kłopot, jak narysować taką posadzkę. Mieliśmy ułatwione o tyle zadanie, że w okresie międzywojennym, czyli między pierwszą a drugą wojną światową, był remontowany zamek, i niektóre posadzki były po prostu przerysowywane. Kładziono kalkę i narysowany ornament. Także fragment ornamentu z tej sali i z innych sal mieliśmy narysowany. No a gdy już jest fragment narysowany i wtedy wiemy, jaka to była skala, jaki rysunek, to już można następne powiedzieć. Dzięki odbudowie ożyły zanikające w Polsce rzemiosła. To dodatkowa korzyść przedsięwzięcia. Metr bieżący takiego ornamentu, bardzo dobry snycerz rzeźbi koło miesiąca, a pozłotnik również koło miesiąca złoci. Więc ile trzeba było czasu, żeby odtworzyć taką jedną listwę, której brakowało rzędu 100 metrów bieżących. A oczywiście snycerzy, nie każdy był w stanie wykonać taki ornament. Wiele elementów wiedzieliśmy, jak wykonać, ale były niektóre fragmenty, gdzie nie mieliśmy dostatecznej ilości przekazów. Takim przykładem jest plafon. W tej chwili plafon jest jednorodny, pomalowany tak na kolor niebieski, ale według starych inwentarzy jest wzmianka, że to był plafon w chmurki malowany. Ale jak te chmurki wyglądały? Nie wiedzieliśmy. W październiku 1939 roku na zamku zatrzymał się generalny gubernator Hans Frank. Wespół ze swoimi ludźmi zrywa z czerwonej tkaniny za plecka tronu 86 srebrnych orłów. 50 lat później jeden z autentycznych orłów trafia na aukcję w Stanach Zjednoczonych. Posłuży za model.
taki właśnie sposób, wychodząc najczęściej od pojedynczego elementu, konserwatorzy odtworzyli oryginalny wystrój zamkowych wnętrz. Dziś złudzenie jest absolutne. Jak wyglądało dochodzenie, co trzeba odtworzyć, a co można odzyskać z zachowanych elementów. Rzeczy, elementy ciemniejsze to są zachowane, były układane i potem dokomponowywane wszystkie girlandy i dokładnie ciemniejsze listki z numerami, to są autentyczne, to właśnie jest takich rysunków w sumie zamku, żeby do odbudowy zamku łącznie z elementami ozdobnymi z ramami do obrazów powstało około 11 tysięcy, tylko architektonicznych. Często można się spotkać z takimi opiniami w środowiskach fachowych, opiniami nieco ironicznymi, ale zawierającymi dużą dozę prawdy, iż obecny zamek w takim kształcie, w jakim go możemy dzisiaj widzieć, nigdy nie istniał. Niektórzy mówią bardziej jeszcze dosadnie, że zamek jest tak piękny, jakim nigdy nie był. Odbudowa kończy się wielkim sukcesem architektów i konserwatorów. Ich wysiłek został doceniony przez najwyższą międzynarodową instancję w dziedzinie dóbr kultury. UNESCO zaliczyło Zamek Królewski i Stare Miasto w Warszawie do światowego dziedzictwa jako przykład kompletnej rekonstrukcji. Specjaliści docenili jej wierność, Polacy symboliczne przywrócenie ciągłości ich historii. Na placu zamkowym znów stoi kolumna Zygmunta. Król, który przeniósł tu swoją siedzibę oraz jego zamek, podźwignięty z ruin. To dwa symbole odradzającej się Warszawy. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Start International Polska. Tekst Dorota Kulikiewicz, czytał Piotr Balasz.